Dzisiaj mamy taki śmieszny film. Trochę Wam opowiem, właściwie opiszę Wam moje doświadczenie z chińskim sklepem, który się do mnie odezwał i zaproponował mi bon. I myślę sobie, tak, tak, to znaczy, że jestem już jak duży tuberki. Ja oczywiście żartuję. W każdym razie dostałam takiego maila tam, że mają dla mnie na 10 dolarów kod i że mogę sobie zrobić u nich zakupy za 10 dolarów i w tym ma się zmieścić wysyłka. I że oni mi przyślą właśnie jakieś tam rzeczy, bo chcą, żebym zobaczyła, jak ta strona działa i w ogóle. Ja mówię, no dobra, mogę spróbować, dlaczego nie? Oczywiście pierwsze co to kliknęłam na to, na tą zakładkę, gdzie można zobaczyć, ile kosztuje u nich wysyłka. Patrzę na DHL-a tam 11,90. Myślę sobie, ło, to zaszaleje. No ale był jakiś tam China Delivery 2, czy tam $1.99. Bałam się trochę, jak to będzie wyglądało. Paczka do mnie szła jakieś 20 dni, także nie dziwne, że była taka tania. No i tam jak weszłam sobie na tę stronę, zostawię Wam link na dole w ogóle, jakbyście chcieli się pośmiać, to zapraszam, bo jest naprawdę, naprawdę moc. Jak zobaczyłam, co tam jest, to mówię, za te 10 dolców, to ja po prostu mogłabym kupić tyle rzeczy i jeszcze trochę. Oczywiście multum ubrań, to jest taki sklep, jak u nas są sklepy za 5 zł, po prostu wszystkiego wszędzie jest pełno. Większość mnie trochę przeraziła, ale mówię, dobra, to było akurat przed naszym wyjazdem na wakacje i chciałam kupić sobie kapelusz, kupiłam oczywiście inny, bo o to nie doszło, ale po powrocie z wakacji czekał na mnie kapelusz, czekajcie, pokażę Wam, bo specjalnie nic z nim nie robiłam, tylko po prostu jak otworzyłam paczkę, to stwierdziłam, że jego stan jest tak ciekawy, że powinnam nagrać film i Wam pokazać to, bo tak do mnie przyszedł ten kapelusz. Postaram się Wam podlinkować na dole właśnie ten produkt, jak wygląda zdjęcie jego na stronie. Tak w ogóle, żeby nie było wątpliwości, jego się nie da, nie? Tak porządnie wyprostować. Wiecie, o co chodzi? I on jeszcze ma tu gumkę, nie? Jakby w razie czego, żeby nie zwiał Wam z głowy. Ma też piękną kokardkę i jeszcze ma pełną plamę z kleju, no ale dobra. Nie spodziewałam się cudów, ale to mnie lekko zaskoczyło, że jest aż tak kiepsko. I zamówiłam też zestaw pędzli. I tych pędzli tam chyba za dolca było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ich jeszcze nie otworzyłam, bo jak zobaczyłam ten kapelusz, to mówię, chyba chciałabym aż nagrać swoją reakcję, jakie one są w dotyku. Wiem, że dużo ludzi kupuje pędzle te Real Techniques na chińskich stronach, bo to jest dokładnie to samo, tylko że nie ma nadrukowanej marki. Ja nie lubię tych pędzli tak ogólnie, więc jakoś tam specjalnie się nie porywałam na to, ale mówię, dobra, zobaczę, zaszaleję. Może akurat takie, wiecie, nie za dobre pędzle po prostu zostawię sobie w pracy. W razie, gdybym gdzieś potrzebowała po prostu po pracy wyjść, to tylko jakąś szybką poprawkę, to nie będzie mi szkoda, jak nie wiem, coś się tam z nim stanie ewentualnie. Dobra, wyciągnęłam te pędzle. I tak, zaczniemy może od tego, który najbardziej przykuł moją uwagę. Pędzel do, on się nazywa, o matko, 5001D. Manji. Nie wiem. Szczota niesamowita. Myślę, że nawet, może, nie wiem, siostrzeńcowi dam, żeby sobie pomalował farbkami, bo jest, no myślę, że nie chciałabym tym po oku dostać. Pędzel, o! A to jest niesamowicie miłe. Pędzelek skośny, bardzo mięciutki. W ogóle mają dosyć krótkie trzonki, te pędzelki. Ten pędzelek będzie spoko, no chyba, że tam, nie wiem, od tych materiałów coś się stanie, mam nadzieję, że nie. Ten jest bardzo ciekawy. To jest 5001E. Taki bardzo, wiecie, prosto ścięty. Dosyć sztywny. Ale nie taki sztywny, drapiący, tylko po prostu włosie jest dosyć zbite. Ten jest ciekawy, zobaczymy, może coś nawet, może go nawet użyję. 5001C, tu jest, o, zaskakująco miły i mięciutki pędzel do cieni, taki do normalnego nakładania, ale już patrzę, że z niego wychodzą włosy. No, już z niego wychodzą włosy. Dalej, mam pędzel do ust, którego nie mogę otworzyć. Ho! Dobra, mam pędzel do ust, którego się nie da otworzyć. Nie wiem, czy coś się zacięło, czy dali niedobry korek od tego, no nie otworzę, to Wam nawet nie pokażę, jak wygląda. Tu jest bardzo fajny pędzelek 5001H i on będzie fajny do ust. Myślę, że nim spokojnie pomaluję sobie usta, ponownie, jeśli dobrze nic nie stanie. Tu mam bardzo dziwny pędzel 5001G, który jest tak gruby, że się nie nadaje do linera, ale nie wiem, może coś do rozcierania, pomyślę, czy coś się z nim da zrobić. No i jeszcze jeden do cieni, bardzo zdeformowany, no podejrzewam, że w tej paczce. Druga sprawa, że jest strasznie dziwnie pocięty, aż Wam zrobię zbliżenie, żebyście sobie obejrzeli. 5001E, czyli wychodzi na to, że, a nie, C i E różnią się trochę długością, ale tak ogólnie są bardzo podobne. No, no i cóż, takie jest moje doświadczenie, że z tych 10 dolców tam udało mi się kupić ten kapelusz, który no po prostu myślę, że go wyrzucę, nawet go nikomu nie oddam, bo wątpię, że ktoś się z tego ucieszy. Pędzle, no pewnie połowę wyrzucę, albo połowę tam, mówię, oddam dzieciom do malowania farbkami, a część tam zostawię właśnie na takie awaryjne rzeczy do pracy. Myślę, że więcej się nie zdecyduję, żeby właśnie skorzystać z takiego kuponu, bo nie mam w zwyczaju
jakby sprowadzać do domu rzeczy, które nie są mi potrzebne, albo jeżeli nie są mi potrzebne, to kupuję takie, które naprawdę chcę mieć, czyli makijaż. Ale jeżeli są takie, które no po prostu będą leżeć, albo jakby wykorzystam ten kupon po to, żeby to wziąć i potem się tego pozbyć, to trochę bez sensu, więc myślę, że to była moja ostatnia taka akcja. Nie wiem, macie jakieś takie strony chińskie, z których zamawiacie i uważacie, że to naprawdę jest warte, albo że nie wiem, czasami się mega super opłaca zamawiać skądś tam. Ja jedyne co takiego uważam, że czasami warto, to jak chcecie ekskluzywne kosmetyki kupić z truskawki. One przychodzą z Chin, te paczki przynajmniej są oznaczone, że przychodzą z Chin. I tam dosyć długo się na to czeka, ale myślę, że wtedy warto, bo i tak cena wychodzi dużo niższa. A jeśli chodzi o właśnie takie rzeczy typu, no jakieś kapelusze i tak dalej, ubrania w ogóle. No nie wiem, dajcie mi znać co tam sądzicie, jakie jest w ogóle wasze zdanie o tego typu rzeczach. Ja tam jak tylko mogę, to raczej się staram kupować polskie produkty. A przynajmniej tam, gdzie uważam, że jakość naprawdę jest warta zainwestowania i wiecie, wspierania tego producenta. Dobra, cóż, taki dziwny film, ale pomyślałam, że się z wami podzielę moim doświadczeniem. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, dobrze się czujecie i w ogóle. I że zobaczymy się następnym razem. Na razie!